Witam wszystkich. Dzisiaj chciałem podjąć temat pracy w dobie koronawirusa. Zapraszam. Praca w dobie koronawirusa. Ja zmieniałem pracę krótko przed zaczęciem się tego cyrku z koronawirusem, bądź minimalnie na początku, to chyba było minimalnie na początku. W tej chwili pracuję 6 miesięcy w jednej firmie podczas trwania tego całego kryzysu i ja nie zauważyłem aż tak mocnego spadku pracy, spadku zleceń. Oczywiście w jednej branży jest mniej, w drugiej więcej, no ale to jest normalne. I do tego dołożyło się, że koniec roku wiosna, czy tam jest w tej chwili styczeń, więc w styczniu jest zawsze mniej. Są branże, w których na przykład w styczniu zawsze było mało, a w tym roku jest dużo zleceń. Jak na przykład na kontenerach. I na przykład szukam pracy, żeby zacząć na przykład koniec lutego, marcu. Oferty pojawiają się i zaczynają się pojawiać w większej ilości. Czy są gorsze, czy lepsze? Na porównywalnym poziomie są. Oczywiście nie szukają pracy, bądź nie dają ogłoszeń dobre firmy. Gdyż firma wie, że zmiany są niekonieczne, no chyba, że pracownik odejdzie, a też dobrze pracownicy nie rzucają roboty, bo wiedzą, że mogą różnie trafić. Jestem w trakcie rozwodu i zmian bardzo dużych w moim życiu, więc no, muszę też podchodzić do tego w ten sposób. No i ja będę w tym bardzo chujowym okresie, przepraszam za określenie, szukał pracy, ponieważ przez to, że się rozwiodę, zmieni mi się klasa podatkowa i zacznę zarabiać z automatu 250 euro mniej miesięcznie, więc no będę się starał co najmniej więcej zarabiać, znaleźć pracę, w której będę mógł co najmniej o tyle więcej, co mi odejdzie, a najlepiej byłoby więcej. Więc no w tej chwili jest środek stycznia, sprawę rozwodową mam na końcu lutego i praktycznie 24 lutego rozstrzygnie się sytuacja, co będę robił. A oferty pracy pojawiają się. Zaraz Wam opowiem o tych ofertach, które w tej chwili znajduję. Oferty pracy, które znajduję na stronach internetowych, bądź tam ogłoszenia jakieś widzę na autach, bądź coś. Oferty są na poziomie takim, jak były przed rozpoczęciem kryzysu. Oczywiście są pracodawcy, którzy zganiają wszystko na kryzys. Są pracodawcy, którzy są po prostu normalni. No, spadną im zarobki, ale wiedzą, że ludzie muszą żyć i zapłacą. Oczywiście nie będzie jakichś tam podwyżek, nie będzie nowych aut, nie będzie tego, ale to jest normalne. Co mogę powiedzieć o tym rynku w tej chwili? Dalej złota zasada, nie pracujemy poniżej 2000. Nie zmieniło się nic. Nie ma czegoś takiego, że pracodawca, albo kryzys, to zajdę Wam 1800. Nie i jeszcze raz nie. Nie pracujemy poniżej 2000 podstawy. To jest psucie rynku nie sobie, tylko wszystkim, a w ostateczności i tak sobie, gdyż pracodawca nie będzie chętny nam chciał dawać, nie będzie chętnie nam dawał podwyżek. Więc nie pracujemy poniżej 2000. Praktycznie rzecz biorąc, zaczynamy dochodzić do poziomu, w którym nie pracujmy poniżej 2500. Dlaczego? Dlatego, że życie jest drogie, życie drożeje. Róbmy wszystko, żeby mieć te co najmniej 2200, 2300, 2400 na rękę. Oczywiście, gdy ja szukam pracy w systemie, dużo ofert jest 2100, 2200. Zależnie od diet, dodatków i tego, czy mamy urlop, czy nie mamy urlop, można to zaakceptować. Gdyż jest to praca 3 tygodnie, tydzień mam wolnego,
normalnie pracując od poniedziałku do piątku, to będzie praca za rzędu 2400-2500 na rękę. Czyli 2400-2500 podstawy plus diety. Ale nie pracujmy już za 2100-2200, będąc co weekend w domu, gdyż to się robi za mało. Po opłatach, po wszystkim, robi się 2000 na rękę, a to w dzisiejszych czasach zaczyna być za mało. Jestem kawalerem w tej chwili, ale mam do bardzo dużo opłat. I dla mnie 2100 na rękę to jest na styk, bo opłacam się. Muszę opłacić przykładowo mieszkanie i rodzinie, muszę opłacić swoje mieszkanie, gdyż jestem w trakcie rozwodu, muszę opłacić alimenty i zostaje mi 500 euro. To co to jest? Już w tej chwili trzeba się nad tym zastanowić, czy opłaca się po przemyśleniu wszystkiego i przeliczeniu, czy opłaca się po prostu pracować w Niemczech. Oczywiście, mając tu życie, czy mając blisko do granicy, zawsze się będzie opłacało, gdyż tu się zarabia jednak więcej. Ale pracując, mieszkając w Polsce, gdzieś dalej, mając kawał dojazdu, mając wszystko w Polsce, tylko przyjeżdżamy tu do pracy, to trzeba przeliczyć, czy droga, czy wszystko będzie się opłacało. A tutaj mieszkając, przykładowo, w Hamburgu za mieszkanie trzeba położyć 700-800 euro i to za kiepskie mieszkanie. Plus opłaty wyjdzie 1000, zarabiamy 2. I co? Wezmę sobie telefon, wezmę sobie internet, dwa razy w miesiącu sobie gdzieś pojadę. To nic nie zostaje. Nie ma szans na odłożenie niczego. Przemyślmy to. Ale pozostaje złota zasada. Nie pracujmy poniżej 2000. I tak, i uważam, w dzisiejszych czasach to jest i tak za mało. Ale nie dajmy się pracodawcom wpuścić malin. Pracujmy za 2, jeżeli jesteście co weekend w domu, za 2400, 2500 to jest minimum. Za taką pracę w Hamburgu można znaleźć oferty 3000 brutto plus diety. I to są normalne pieniądze. Nie pracujmy za małe pieniądze, bo ofert jest. Oczywiście mieszkasz na wsi, masz troszeczkę niższe opłaty, mieszkasz w mniejszej miejscowości, ale nie dajmy się wpuszczać w maliny pracodawcom, bo oni na tym jadą, a pod firmą stoi zawsze 5 nowych aut w leasingu i tym podobnych. Oni na nas zarabiają, a z nami się nie chcą dzielić. No i to byłoby na tyle. Taki krótki film na temat stawek i zarobków w dobie koronawirusa. Czy się coś zmieniło, czy nie? Zapraszam do oglądania, zapraszam do komentowania. Bądźcie zdrowi. Cześć.